Właśnie będziemy oczekiwać w kolejnych wyścigach. Teraz druga odsłona dzisiejszych zmagań. Janusz Kołodziej w kasku czerwonym. Co za tym idzie, pierwsze pole startowe. Dalej w kasku niebieskim Andreas Jonsson, w białym Nicky Pedersen i pod płotem w kasku żółtym już przygotowany do startu ten najbardziej obolały, najbardziej cierpiący zawodnik, a więc Rune Holta. Spojrzeli na zamek Kołodziej, jakie to jest wyjście. Dobrze, Holta szeroko. Czy uda mu się tam napędzić, czy zablokuje jego akcję Janusz Kołodziej? Doskonale Kołodziej na prowadzeniu. Holta próbuje tutaj różnych sztuczek. Teraz przesunął się bardzo umiejętnie do krawężnika. Zablokował tym samym akcję Nickiego Pedersena automatycznie. Pedersen jest trzeci, stawkę zamyka i to jest niespodzianka. Andreas Jonsson, który był typowany tutaj przez niektórych fachowców do roli żużlowca, który może odegrać tutaj bardzo dużą rolę w tych dzisiejszych zawodach. Niestety nieudane rozegranie pierwszego wirażu, dojechanie do niego. I nie widzę tutaj, Rafał, walki, o której przed chwilą wspominałeś, ale na razie zawody przebiegają w sposób na pewno nic na razie nie zagraża zdrowiu i życiu zawodników. Janusz Kołodziej na prowadzeniu, Rune Holta. Węższe wejście, szerokie bardzo wyjście, tak byłoby po prostu łatwiej walczyć z tym bólem, z którym zmaga się w każdej sekundzie trwania wyścigu. Trzeci za jeden punkt Nicky Pedersen, a czwarty przyjechał do mety właśnie Andreas Jonsson, który teraz zjeżdżając do parku maszyn ogląda swój motocykl, zagląda do silnika, spogląda też na tylne koło, więc chyba nie jest do końca zadowolony, być może nawet z ciśnienia w tylnej oponie. Nie wiem, być może jakieś tam niedociągnięcia są w tym sprzęcie. Nie było ścigania, Piotrze, bo Janusz Kołodziej był za szybki dla swoich rywali. Zadowolony menadżer Krzysztof Cegielski. No, tutaj do tej twarzy mogliśmy się przyzwyczaić. Bardzo ładnie wyjechał i mądrze pojechał Janusz tutaj. Widział, że gdzieś tam nieco szerzej próbuje go kąsać Holta. Przeciągnął wejście w drugi łuk i wybił z głowy 3 punkty Holcie. Ale Holta i tak, Rune bardzo mi się podobał w tym wyścigu, jechał odważnie, jechał z taką cichością mimo tej kontuzji i naprawdę, gdyby może nie ta kontuzja, to byłby, podejrzewam, w stanie zagrozić być może Januszowi pojechać jeszcze bardziej agresywnie na wyjściu z pierwszego łuku i na wejściu w drugi. A być może był to wyścig